Dzień dobry, łobuzy. Dzisiaj zabieram Was w świat bardzo prostego, szybkiego dania, ale nie tuzinkowego. Słuchajcie, to już pokazywałem kiedyś. Filet z kurczaka, zrobiona kieszonka, napakowane do granic możliwości pomidorami suszonymi, które są drobno rozdrobnione, pokrojone, posiekane. To wszystko jest wrzucone na olej z tych pomidorów, przesmażona cebulka, przesmażony czosnek, wrzucone reszta pomidorów, które zostały w słoiku. Słoik na dwa filety poszedł. Zostało tam parę pomidorków, gdzieś tutaj, o, tutaj są jeszcze pomidorki suszone. To wszystko jest taki, zrobił się taki fajny sos, taka glazura. I na to jest wrzucony filet z kuraka. Chwilę obsmażone z lewej, z prawej, z góry, z dołu i na to wszystko jest podlane wodą. Dusi się tak, żeby cały ładnie się ściął, zmiękł. No i dzisiaj sobie, bo już jednego wciągnąłem w normalnej wersji skąpany w tym sosie, a dzisiaj wymyśliłem sobie, ale nie, to tak się łatwo nie gada, jak się ma takie zapachy. A dzisiaj wymyśliłem sobie, że potnę go w takie większe plastry, po pierwsze, żebyście widzieli ten przekrój, a po drugie, żebym sobie jeszcze położył na to serek mozzarella i to wszystko będzie podgrzane i wciągnięte z surówą. Także na razie tyle. Dla celów propagandowych oczywiście jest tak rozłożone, żeby tak ładnie się prezentowało. Upaprałem oczywiście talerz, bo nie może być idealnie. Ale tak wygląda na przekroju ten filecik. Jak widzicie, tego farszu z pomidorów jest dość sporo, więc on jest bardzo aromatyczny. Jednocześnie te pomidory są z salwy, z oliwy, właściwie z oleju chyba bardziej. I po obróbce termicznej ten filet nie jest taki bardzo suchy w środku, no bo trochę tam tej oliwki ma. No i tutaj jest ten sosik taki pikantny, bo dołożyłem oczywiście, nie byłbym sobą, dołożyłem trochę sambalu, czyli takiej pasty bardzo ostrej, fajnej, no ale stwierdziłem, że nie może wszystko być nudne, musi być w życiu coś trochę pikantności. No więc to tyle, za chwilę pokażę jeszcze, jak to wygląda po podgrzaniu w mikrofonie. Ok, kilka sekund później filet pokrojony, rozłożony na tym sosiku i poszarpana mozzarella. Nie tam żadne plastry, poszarpana, po prostu w takie duże, fajne kawałki. Tutaj się gdzieś, o, nie wiem, czy mogę chwycić, o, tu się chowa filecik. No to idzie mozzarelka, dostanie temperaturę, ładnie się zapiecze, no, odgrzeje, rozpuści w mikrofalinistu. Tak, wiem, mikrofala jest B, no ale jak nie ma innego wyjścia, ta mikrofala nie jest aż taka bardzo szkodliwa. Dobra, tyle. No. Zaraz zobaczycie, jak to wygląda już po podgrzaniu. Ok, tak to wygląda po podgrzaniu. Widzicie, mozzarella puściła już swoją wodę. Ładnie się to tutaj zapiekła. No, rozgrzała się, także się rozpuściła. No i jakoś dodatek suróweczka z kapuchy i pora. Jak ktoś bardzo chce być tutaj on, to może sobie tak poklikać, tyk, tyk, o, i będzie Pan zadowolony, taki muchomorek. Tymczasem jak zawsze smakuwa, no i pozdrawiam do następnego razu.